Witajcie w Cleveland, Ohio. Jesteśmy obecnie nad drugim z pięciu jezior, o których mówi się jako Great Lakes, Wielkie Jeziora, czyli nad jeziorem Erie. A jedną z rzeczy, które podobno warto zrobić w Cleveland, to pójść do Rock and Roll Hall of Fame. I w zasadzie to chyba jedyna rzecz, która, tak mówią turyści, że warto tutaj zrobić. Jak wczoraj leciliśmy z Florydy tutaj do Cleveland i mówiliśmy ludziom, że tu lecimy, to było po co? No to właśnie między innymi po to. Ciekawa konstrukcja, nie? I jak na Rock and Roll Hall of Fame przystało, przez całe lato odbywają się tutaj koncerty na żywo. A tutaj jest autobus Johnny'ego Cash'a z 79 roku. Tu samochody, a tu gigantyczny hot dog. Oni nie żartują, tutaj jest 6 pięter do zwiedzania. No, tu jest fajnie. Tu jest czadowo. Ciuchy Harry'ego Stylesa, Beyoncé. No i oczywiście Lady Gaga. Jej tutaj też nie mogło zabraknąć. Janis Joplin i jej autobus. Trochę tu ciemno, wiem. Za to tutaj jest kolekcja Jimiego Hendrixa. I słyszałam, że jest tutaj też rękopis Purple Haze. Teraz postaram się go znaleźć. Voodoo Child. O, jest. Proszę bardzo. Purple Haze. I podwójna gitara. I jeszcze trzy inne gitary. A tutaj jeszcze U2, The Doors, Public Enemy. No po prostu czad. Wejściówka kosztuje $35, także nie jest bardzo tanio. Ale jak na 6 pięter i na takie zbiory, to ja bym nie pożałowała. Rolling Stones. A tu są Beatlesi. Oczywiście ich nie mogło zabraknąć. Elektryczna gitara Johna Lennona. Jakie tycie rękawiczki? Czyje to są? Prince, oczywiście. Jakby ktoś nie zgadł, Metallica. A to nie król Elton. Nie mogło oczywiście zabraknąć Elvisa, który podobno cały czas gdzieś żyje i się ukrywa. Strajk Elvisa, specjalnie dla niego zrobiony. Słuchajcie, to jest tak gigantyczne, że tu można by spędzić dni, a nie godziny, naprawdę. Totalnie, totalnie polecam. Byliśmy na poziomie 0, na poziomie 1 się wchodzi. Drugi ok, ale chyba czwarty, piąty i szósty to będą nasze piętra. To piętro nazywa się w ogóle garaż, no bo tak jak widzimy na amerykańskich filmach, wiele zespołów zaczyna właśnie w garażu przy własnym domu. No i tak nazwali właśnie to piętro. Piętro drugie z sześciu. Tutaj wygląda na to, że można przyjść i sobie coś pograć, nagrać, popróbować sprzętu. Czad! Foo Fighters. Pierwowzór boomboxa? No tak. I nie wiem, kto to nosił, ale na pewno było mu ciepło. Piętro czwarte, poświęcone The Wall. O matko, ten pan tutaj wystaje. Zagadka. Do kogo należą te ciuchy i ta kurtka? No, po tej kurtce to już powinniście na pewno zgadnąć. Tak jest. Michael Jackson. Książę na tym grał. To gitarę Kurta Cobaina, którą zniszczył tym, co to jest? Wiertłem. To potem, ale on lekko. A to właśnie moment rozwalenia gitary. No tego pana też chyba nie musimy przedstawiać. To coś dla młodszego pokolenia, Taylor Swift. I wchodzimy na ostatnie, szóste piętro. You are about to enter the power of rock experience. There's gonna be loud noises, bright lights, and smoke effects. If you have questions or concerns, please see one of our rock staff members. To rock. Please stay in your seats during the performance, and no photography or video of any kind. Jak muzeum? Genialne. Genialne, nie? Genialne. Zdecydowanie trzeba tu przyjechać nie na 2 godziny, a tak na 4-5 godzin. Dwa dni. Żeby zobaczyć wszystko. 4 godziny, żeby zobaczyć wszystko, też nie starczy tak naprawdę. Żeby tak przejść każdy eksponat po kolei. No, ale tak, żeby swoich ulubionych obskoczyć, to tak 3 godzinki spokojnie, nie? I coś, co tygryski lubią najbardziej? I na końcu sklep. A to szybka panoramka centrum Cleveland. Rewelacja. Jeżeli lubicie rock, pop, rock and roll, rap, wszystko. Tutaj są wszyscy. Jest rewelacja. Totalnie warto. Totalnie. Szkoda tylko, że w sklepiku z pamiątkami jest tak drogo, bo to był najlepszy sklepik z pamiątkami, w jakim byliśmy. No.
a my spadamy. Jedziemy dalej.